No, ekipa prawie przygotowana i najgorsze jest to, że nie wiemy tak naprawdę, jak się nazywa ta sztornia. Zaczynamy. Marcin, Daniel się schował, Andrzej i tam jest Andrzej i jest Kamil. I co? Co, je woda? Nie. A co? Jest 5 metrów. O, to elegancko. No to super. To wjeżdżasz. No ale co, no jesteśmy na miejscu. Jak się nazywała ta? Komarowa, nie? Komarowa, no. Góra Kaczarska. Dwie osoby to już tam wyczyniać trudne. Zachodzimy. Jak mała. No nie zmienia to faktu, że... Wow. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Pełno komarów. Nad nami drzewo. Pełno komarów. O kurde, faktycznie. To tu komórka taka fajna. I zaczęli tylko. No właśnie, chciałem powiedzieć, że chyba zaczęli ciągnąć. O kurde, ale pająków tu jest. Komary? Grubo. Ale ładnie. I tak fajnie, fajnie szkały poukładane. No, wiesz, tam światło odwiercie, ale takim mniejszym, jest troszeczkę starszym. Czyli gdzieś tam średniowiecze prawdopodobnie? No może XVIII wiek. O, ten drugi światło odwiercie. I zrezygnowali w końcu. Mhm. Ale fajnie poukładane są tak. Kurde, warstwy właśnie. Ciekawe. No to co, wyszedł nam falstart jednym słowem. No, tej chwili tak. Idziemy dalej. O, tu ktoś wszedł i już wyszedł. Jedziesz na plecach i strzelają. No dobrze, to trzeba po prostu wychodzić. Tam jest. Ale tu chyba lepiej jednak. Na plecach? Na plecach! Ale lepsze to, że... Opłuchaj cię. Jak? Materiał na dwa. Tak, materiał na maksa. Się nabijają oczywiście, ale wejdą za chwilę, żeby to zobaczyć. Żeby nie było. Marcin przodkiem. Akurat odcinek na shorta. Andrzej się nawet nie zdążył ubrać. Znaczy ubrał się w połowie. Stwierdził, że to nie ma sensu. I teraz chodzi ekipa, obawiam się, że Daniel zaraz coś rozkopie. I okaże się, że jeszcze jest dwa korytarze. No tak to wygląda, to nie oznacza wcale, że za każdym razem jest mnóstwo fantastycznych rzeczy w środku. Taka niespodziewana sztolnia. No, się wyłącz. Wyłączył się. Dobra, drodzy moi, do zobaczenia za chwilę. No i Marcin to już z mniejszym aplauzem podszedł do tego, stwierdził, że jak są powycinane drzewa, to już nie jest tak ładnie. Powiedz jeszcze raz, co powiedziałeś, jak stwierdziłem, czy warto wejść. No właśnie, zaszczerzyłem tutaj bardzo ładnie, tak w korzeniach była. Te korzenie tak się ładnie układały, znaczy może o tej porze roku jeszcze nie, ale więcej zieleni było. Takie magiczne tutaj miejsce, fajnie to wyglądało. No z drzewami było lepiej teraz, w zeszłym roku chyba te drzewa powycinali. Już tak ładnie to nie będzie wyglądać. Ale i tak wygląda ładnie. Jeszcze nie jest źle. No to co, to będziemy się pchać do środka, no nie jest to może jakaś sztolnia. Rewelacyjna, ale czy rewelacyjna w tym sensie, że po prostu no tu każdy może wejść, ale pokażę wam, jak to wygląda. Tak, ja tutaj mogę zacząć od marudzenia, bo ten początek bardzo niski. Nie wiem, czy tu wlezę nawet, kurde. Ktoś przygotował wejścia. Opa. Dobra. Jest już troszkę wyżej. Po naszym wczorajszym chodzeniu u was to chyba 2 tygodnie temu było. To tak naprawdę była Helena, gdzie energii i mocy dużo straciłem. No, ale tutaj wygląda to całkiem przyzwoicie, szczerze powiedziawszy. Jeszcze odpadę tylko taki kawałek. Cyk, możemy troszkę zmniejsze. Za mocno. O, teraz coś już widać. Jest kilkanaście metrów, ale bardzo niskich. O, i dochodzimy do przodeczka. Proszę bardzo. Przodek
Patrzę, czy wiertło gdzieś widać. No nie widać. Rozkute jakiegoś trochę grzybka. Ogólnie ładne miejsce. Wyglądające ciekawe. To średniowiecze jakieś, nie? Właśnie nie wiem dokładnie, nie pamiętam. Czy nie jest tak typowo tego przekroju średniowiecznego? Pewnie się trochę chyba od wiertła na głowę masz paru ładnie. Aha, tu jest rzeczywiście. A więc stare wąskie, więc może być XVIII wiek, może być koło tego. Jaki pan się zbiera? Tutaj na przejście idą na przodek. Człowiek w zielonym mundurku. Tam jeszcze ciąg dalszy. Niewielka sztolnia, ale całkiem ładna. Zbliża się Kamil. Jest i on. Kamil kręci vlogi. Jeszcze nie wiadomo, jaki będzie kanał. I Kamil w ogóle zrobił mi zapowiedź do kanału. To zresztą zobaczycie już niedługo. No i lecimy sobie spokojnie do przodu. Mówię, niewygodna jest o tyle, że jest bardzo niska, natomiast taka bardzo stabilna. Widać ewidentnie, że jest to kute w dobrą skalę i w związku z tym jest to bezpieczne. Bezpieczne na tyle, aby można było swobodnie się tu poruszać. Dla ludzi o mniejszym wzroście, ale jeżeli będziecie w okolicy, to myślę, że naprawdę warto, choć raczej buty przydałyby się. To żaba, to wejście takie deczko niewygodne, ale wszystko jest do ogarnięcia. Dobrze, drodzy moi, no to tym razem byłoby na tyle. Zobaczenia za moment. Nie, no jasne. I wcale nie było to łatwe, ale się udało się. No zresztą nie ma innego wyjścia z taką ekipą, to musimy dojść do punktu wyjścia. Świecę, świecę, dobra. No to co? Wbijamy? Atakuj. No to próbujemy w takim razie zerknąć, zobaczyć, co też tu ciekawego jest. Jak się zastanawiam. Szczyt szukowy. O kurde, jak tu jest. O kurczę, no dobra, zobaczymy, no tu się troszkę wyżej robi na szczęście. Cząteczek taki jest wąski, tu już będzie trochę wyżej. O, wężowa. Muszę jakoś ułożyć troszkę inaczej, żebyście cokolwiek widzieli. Ja się tutaj niestety mocno schyłam. Jest troszkę wyżej. Pierwsza odnoga. Komarów mnóstwo. I lecimy prosto. Nisko. Około 1,60 m. Wąsko. Wije się. I widać, że coraz niżej. Teraz wężem. Dlaczego się śmieje? Bo właśnie doszedłem do przodka. Widać wiertełka. Tutaj chodzi jedno, drugie. No właśnie. Zeszliśmy do przodka tej sztolni. Teraz spróbuję się odwrócić. Zbyt wiele miejsca. Idzie. Idzie drugi. A co, to koniec? Jerzem osiągnął szczyty. Już. O kurde. Się nawet nie wymijemy. No. No tu przodek jest już. Aha. Czyli... Tak samo wiatło tutaj widać jak tamty. No, bardzo wąska jest. Tu nawet się nie będzie jak gdzie minąć. Sami widzicie, jak to wygląda, jak czasem ciężko jest. Kurorowe pająki. Tu trzeba wchodzić... Właśnie, pająki, musimy wyjść. Zapomniałem o nich.
No dobra, to co? To tutaj chyba pojedynczo trzeba wchodzić, jak ktoś chce zobaczyć. No i tak wszyscy weszli. A, no to posiedźmy tu chwilę. Najgorsze, że nie ma nawet jak tu usiąść. Tak, drodzy moi, ja tam... Ja kawałek dalej, no, nie właśnie. Tak to wygląda. Kamil poświeci, pokażę kto. O, ale ty w przodku siedzisz. Ja już siedzę w przodku, to jest przodek. No, ale już to podkałasz to. No, ja już byłem. O, natomiast panie komarek. Zastanawiam się, to nie jest komar. Komar. Mi się wydaje, że to pomorzeń komar. To jest biały komar. Bo nie ma się jak wywinąć nawet. Marcin by chętnie zobaczył ten przodek. Powiedz. Nie raz ty. No. No dobra, to czekaj, to... Podejdę. To dawaj do samego. Zrobiście? O kurde, nie mogę się obrócić. Okej. Podejdę tutaj, żeby chłopaki cokolwiek mogli zobaczyć. Niestety więcej nie mogę. Do zobaczenia za chwilę. Lecimy w drogę powrotną. Niestety komfortu żadnego. Nikt nie powiedział, że będzie. To będzie dobrze, swoją drogą. Zerknę na wskazania. Nic tu się nie zmieni. Lecimy w samym miejscu. Można spróbować się zminąć. A tutaj bileciki do kontroli. Przepraszam, przepraszam. Proszę bardzo. Panie przodem. To jest jedyne miejsce, gdzie możemy się wyminąć. Zobaczcie, jakie kolorowe teletubisie. Tink, winki. Dipsy. Lalaipo. O, ale ładne skałki. Ona jest w ogóle tak jakby młotkami okuwana. Znaczy są odwierty, więc też było... No tak, ale bardzo nieregularna jest. No. Taka skalista. Oj, to jest wyjście już. Myślisz, że to jest strzelane? No wszystko jest pyłem pokryte, no to, a tam spójrz na tych odwiertach. No. Kurde. Ekipa tam potwierdza, że są na odwiertach. Jak nie patrzą... Ciekawie. Dobra, to wybijamy się na zewnątrz. O, i salamandra. Ale piękna jest. Schowała się tutaj, zobaczcie. To światło może... No nie zasłoni. Zobaczcie, salamandra. Gdyby tylko jej krzywdy nikt nie zrobił. Ja się nie boję jeszcze, że powiedziałem, że chłopaki cokolwiek zrobią. Czekajcie, ja się tylko wyłączę. To jest już na tyle jasno. Mogę pokazać wam, jak wygląda. O, wychodzenie stąd. Na czwórek. Bywały gorsze, to druga rzecz, ale to całkiem, całkiem fajowa. Dobra, zresztą. Co tu się dziwić? Jesteśmy prawie, że na szlaku. Kto nieprzygotowany, to raczej jednak sugeruję, aby nie wchodzić do środka. Można sobie zrobić krzywdę. Widzicie, my tutaj mamy ekipę. Każdy jakąś działkę obrabia, że tak powiem. W związku z tym jest nam trochę łatwiej w razie, jeżeli miałoby się cokolwiek wydarzyć. No dobra, lecimy dalej szukać i zobaczenia za chwilę. I z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że jest to góra, czy srebrna, może niekoniecznie, ale góra na pewno. Andrzej już zauważył, że powinienem założyć kanał przyrodniczy, ale tej przyrody dzisiaj wam nie pokazałem mimo wszystko. Myśmy tutaj zrobili ładne parę kilometrów, łażąc, szukając, odnajdując, czyli będziemy jednak płacić za bilet parkingowy, zobaczcie. No, połaziliśmy, pooglądaliśmy, spacer był naprawdę fajny, grubo było. Zobaczyliście kilka takich malutkich, ale myślę, że bardzo ładnych sztolni. Wydawałoby się, że to zwykły rekonesans, mimo wszystko jednak parę kilometrów zrobione po tych wzgórzach, po tych wzniesieniach, po tych skałach. To bardzo, bardzo ekscytująca sprawa. No nie dość, że ładna pogoda, chociaż momentami padało, ale i tak uważam, że dzisiaj pogoda naprawdę przepiękna. Do tego jeszcze dodajmy oczywiście przyrodę, która zaczyna wstawać, bo mamy początek wiosny.
No i tyle. Dzisiaj to było na tyle. Miks przygód, które się wydarzyły. Trzymajcie się ciepło. Aha, no zapomniałem jeszcze przypomnieć rzeczywiście o kawie i o mediach społecznościowych. Jakbyście chcieli coś zasubskrybować albo zalajkować, bo dawno nie mówiłem o tym. No proszę bardzo, zapraszam. Kłaniam się, miłego, spokojnego. Trzymajcie się.